Wreszcie mamy luksusowe warunki. Nie kryją swojej radości mieszkańcy familoków przy ulicy Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach. Ten luksus zagościł do ich mieszkań dzięki zwykłym toaletom. Te bowiem dopiero w tym roku zastąpiły drewniane wychodki. Lokatorzy nie kryją szczerej radości z ubikacji w domu i z tego, że wreszcie, tak naprawdę, wkroczyli z XIX w XXI wiek. A zachwytów mieszkańców wysłuchała nasza reporterka Alina Kucharzewska. Familoki z początku XX wieku przy ulicy Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach. Jeszcze w zeszłym roku życie mieszkańców nie było tutaj łatwe, a przynajmniej pod jednym względem przypominało to z XIX wieku. Brakowało tutaj bowiem toalet. No to była taka żertka stała, można powiedzieć, w mieszkaniu. No i dzieci minus 30 na dworze, a dzieci tam chodziły niestety załatwiać swoje potrzeby. No to trzeba było chodzić 16 schodów w dół, no i nie było ani spórczki, nie było nic, no tylko ta, oczywiście ta deska z otworem, no i to była cała toaleta. Dla Józefa i Krystyny Miketów poranna toaleta ze względu na wiek z każdym rokiem sprawiała coraz więcej problemów. Człowiek już jest schorowany, nogi mnie bolą po jednej, schodzie do góry, muszę iść. Ciężko teraz jest. No, zimą było chyba szczególnie ciężko. Zimą się tak rozchorowała, bo taki mróz, człowiek z łóżka zagrzoty, trzeba było iść na dół, parę schodów, nie? To było straszne, no. Ale teraz już mamy luksus, trzeba powiedzieć. To, co w XXI wieku powinno być standardem, jak się okazuje, w niektórych mieszkaniach w Czerwionce-Leszczynach jest luksusem. Pani Halino, możemy tak powiedzieć, macie luksus w końcu w mieszkaniach? Tak, w zupełności czekamy na zakończenie, żeby była już ubikacja, no tak jak powinno być. Właśnie ubikacja jest według lokatorów tych familoków znamionem luksusu. Mieszkańcy nie mogą się nachwalić temu, że wreszcie mają porządne sedesy w swoim mieszkaniu, a nie na korytarzu czy w piwnicy. Ubikacja luksusem. To wydaje się nieprawdopodobnie w tym wieku, prawda? Ale jednak? Tak, jest to, wydaje się to nawet bardzo śmieszne, jak ktoś tak się wypowiada. No ale to, co żeśmy tutaj mieli wcześniej, naprawdę to było karygodne. Teraz to mam luksus. To mam luksus. Po 80 latach, teraz w tej chwili mam 80,5. W tej chwili to mam luksus. Mogę się chwalić i teraz ino żyć, a nie umierać. Znacznie poprawiły się także warunki kąpieli. Mieszkańcy nie muszą się już bowiem kąpać w misce wody, ale w prawdziwej wannie lub pod prysznicem. A cały ten nieosiągalny dotąd komfort zapewnił mieszkańcom Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, który w zeszłym roku rozpoczął tutaj budowę kanalizacji i przydomowej oczyszczalni ścieków. Koszt inwestycji był bardzo wysoki, dlatego został rozciągnięty w czasie i robimy to etapami. Pierwszym etapem było wybudowanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Następnym remont łazienek w trzech mieszkaniach. No i teraz już kończymy ostatni etap, będziemy kończyć już budowę łazienek w dwóch ostatnich budynkach. Łącznie wybudowano toalety w mieszkaniach 20 rodzin. Nie było jednak łatwo zaadaptować budynek na nowe potrzeby, bowiem domy są stare i projektant oraz budowlańcy mieli sporo roboty. Były to bardzo trudne prace. Trzeba było zmieniać na przykład poziom stropów, trzeba było dawać nowe tynki. W ramach inwestycji zbudowano także przydomową oczyszczalnię ścieków, do której podłączone zostały familoki, a która to może przyjąć ścieki od 240 osób. Całe przedsięwzięcie kosztowało niemało, bowiem aż 1 200 000 zł, a część środków gmina dostała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.